koncercie Depeche Mode w katowickim Spodku uczestniczyło prawie 9 tysięcy fanów. Odśpiewali z muzykami większość piosenek. Od tych z najnowszej płyty Playing the Angel po wiecznie żywe przeboje Behind the Wheel, Personal Jesus i wykonany na bis utwór Just Can't Get Enough. Większość utworów zabrzmiała bardziej rockowo niż na płytach, jednak nie zabrakło elektroniki. Wszystko to w połączeniu ze świetną scenografią i efektami wizualnymi potwierdziło, że Depeche Mode jest jednym z najlepszych koncertowych zespołów świata. Hello, I am Martin Gore from Depeche Mode, and good morning, TBN. You as a composer, as a songwriter. Jako kompozytor, autor tekstów, członek Depeche Mode, osiągnąłeś prawie wszystko, prawdopodobnie wszystko. Jesteś na szczycie. Masz jeszcze jakieś marzenia? Something, you know. My nigdy nie chcieliśmy zbyt wiele. Nie parliśmy na siłę na szczyt. Naszym wyzwaniem jest, żeby robić dobre płyty. A koncerty, trasy nadal je lubisz? Tak, w tej ostatniej trasie cieszyła mnie każda chwila. Wszystko było dopracowane. Jeden po drugim koncerty szły super. Cudowna publiczność plus nagrania na telebimie. Jak dotąd nie zdarzyła nam się niepochlebna recenzja, a zagraliśmy jakieś 60 koncertów. A przed wami jeszcze kilka, w tym koncert w Polsce. Pewnie wiesz, że na ten koncert już teraz nie ma biletów. Na ten w Katowicach? Jesteśmy tym zaskoczeni. Zawsze szło dobrze, ale nigdy aż tak. Bilety na pierwszą część europejskiej trasy sprzedały się już pół roku wcześniej, nawet zanim wydaliśmy album. Jedyna niepowtarzalna okazja zdobycia dwóch biletów na wtorkowy koncert Depeche Mode. Jeszcze dziś w Dzień Dobry TVN. Hey gang, I'm gonna ask you one thing. You got to go way back a little bit, all right? Dave, we're going to drum. Mexico, love you. Grupy fanów od rana czekały na występ brytyjskich mistrzów muzyki elektronicznej Depeche Mode. Przed katowickim Spodkiem dowiedzieliśmy się, o czym opowiada twórczość zespołu i dlaczego fani tak kochają Depeche'ów. Miłość, spełnienie, a wszystko. Charyzma głosu i przesłanie o życiu praktycznie, że można wyjść z każdego upadku. Każda ich płyta jest zupełnie inna i po prostu ta zmienność w nich fascynuje człowieka. Na koncercie nie zabrakło też rodzimych gwiazd. Bardzo ich lubię, szanuję i to jest jeden z największych zespołów świata, więc jestem tu dlatego właśnie.
Tak publiczność wiwatowała muzyków na scenie. Bilety rozeszły się w rekordowym czasie. 5 dni. Już ponad 8 miesięcy temu o wejściówce można było tylko pomarzyć. Zespół zdecydował, że w czerwcu ponownie zawita w Polsce i wystąpi tym razem na stadionie warszawskiej Legii. Muzycy Depeche Mode nie mieli żadnych nadzwyczajnych żądań przed katowickim koncertem. Udało nam się dowiedzieć, że wokalista Dave Gacha bardzo chciał zdobyć gwiazdę bohatera Związku Radzieckiego, a dowiedział się, że można ją kupić w Polsce. Niestety teraz to się nie udało, ale niewykluczone, że przed czerwcowym koncertem uda się zdobyć to odznaczenie, ponieważ Dave chce występować z orderem. W Katowicach bez niego muzyk szalał na scenie. Fani śpiewali prawie wszystkie piosenki z muzykami, ułożyli też z kartonów wielkie logo Depeche Mode. Udowodnili, że zespół może cieszyć się jednym z najlepszych fanklubów. Muzycy byli zachwyceni, dali z siebie wszystko. Udowodnili, że są jednym z najlepszych koncertowych zespołów świata. No było wyśmienicie, naprawdę bardzo fajnie. Chyba Dave i poza tym cała grupa, widać, polubili nas. Totalny power, totalny power. Super, naprawdę super. Rewelacja, naprawdę. Super koncert, był super. Znaczy lepszy koncert niż w Pradze. Byłem wcześniej, naprawdę publika polska jest naprawdę świetna. Tutaj z synkiem razem przyjechaliśmy na koncercik pięknego zespołu, którego słuchamy. On od 12 lat niestety, bo jest zmuszony, a ja od 25, bo lubię. Wrażenia niesamowite, jeszcze nie ochłonęłam, przyznam szczerze. Teraz wszyscy z niecierpliwością czekają na czerwcowy koncert na stadionie i wszyscy, zarówno muzycy, jak i fani, zastanawiają się, czym zaskoczą tym razem. Ah.